pomalutku wracamy do streamowania. Będziemy się, mam nadzieję, tutaj dobrze bawić. Gary Grizzby, wojna na wschodzie też. Więc tutaj zobaczymy, jak się tam to będzie tutaj wszystko, że tak obracało. W każdym bądź razie mamy zimę, dokładnie 24 grudnia, która 80, 1942 roku. No i Niemcy nas troszeczkę tutaj powolnili, ale udało nam się w sumie tutaj sporo rzeczy przez 42 rok, bo przecież to myśmy powinni być pod Stalingradem, pod Moskwą i walczyć, a jesteśmy w Estonii. Wyeliminowaliśmy już Finlandię z walki. Jesteśmy w Estonii, zbliżamy się do Tallina. Niemcy mają tutaj w sumie trzy porty, bo mają tak, w Parnau, w Tallinie i mają jeszcze na Saremie, więc tutaj teoretycznie wszystko jest możliwe oczywiście. Mamy odcięte tutaj jednostki. Oczywiście skończyliśmy na tym, że nie wykonywaliśmy. Teraz tak, przeszliśmy tutaj do ofensywy. Bronią zażarcie rejonu Rygi, portu. Pewnie będą bronić tego dość zażarcie. Tworzymy tutaj zgrupowanie uderzeniowe, bo chcemy dotrzeć do Bałtyku, odciąć, robić drugą Kurlandię. Zobaczymy, czy się nam uda w sumie. Zobaczymy, pożyjemy. Jesteśmy na przedpolach Prus, więc tutaj też jest ciekawie. Druga sprawa, oni tutaj przeszli do trzeciego uderzenia, on manewruje cały czas tymi siłami swoimi, dość mocno nam tutaj naciska, ale my przecież tutaj mamy nasze wojska, mamy 10, minus 10 stopni, znaczy minus 10 poziomów zimna, więc teoretycznie mamy zimę. Zdobyliśmy bardzo cenne centrum kolejowe, no i tutaj tak powiem, próbujemy go odciąć. On tutaj też przeszedł uderzenia. No to tym razem to my jesteśmy w defensywie, jesteśmy zmęczeni po roku, prawie ponad roku walk. Jeżeli tu chodzi o Karpaty, udało nam się w końcu wyeliminować część tych okrążonych wojsk, które się broniły w Karpatach przez kilka miesięcy. No zaciekłe walki trwają też i tutaj niestety nie jesteśmy w stanie dokończyć, ale Rumunia jest już, że tak powiem, wybita, nie należy już do osi. Niemcy mają problem z zaopatrzeniem w ropę i pewnie ten problem będzie narastał. A my musimy się zastanowić, co dalej, słuchajcie, dalej, bo nie ukrywajmy, na pewno będzie ciężko dalej. Bardziej, że Niemcy chociaż ponieśli straty i to duże. W sumie możemy zobaczyć, jakie straty ponieśli. To tylko na froncie, proszę. Na froncie Niemcy mają tylko 2 462 tysiące żołnierzy. To nie jest dużo. To nie jest dużo. My mamy 5,5 miliona żołnierzy na froncie. Straty Niemców to jest ponad 3 668 tysięcy. Słuchajcie, no my mamy prawie 9,5 miliona, ale jak na Niemcy, tak powiem, w przeciągu tego półtora roku wojny, no to już robi wrażenie, więc tutaj jak najbardziej Niemcy mają dość duże straty. Słuchajcie, przejdźmy do góry, bo chcemy przełamać, zniszczyliśmy te wojska, które były tutaj okrążone i na tym zakończyliśmy turę. Mamy tutaj w sumie trzy armie, które wchodzą w skład frontu Ołchowskiego. Jak widzicie, no, na razie jest to, żeby cokolwiek tutaj podziałać, ale możemy się pokusić. Zobaczymy. Tu mamy na tyłach mamy jedną armię, 48. Zobaczymy. Tu dostawki, dobra. Może tak, spróbujmy rozbić ten pułk. Go rozbij. Atakujmy go. O, udało się go wyrzucić. Uda nam się zaatakować i tą dywizję tutaj. Cześć, witaj bardzo serdecznie. No, jakoś będzie, kiedy nie potrafię powiedzieć. Na razie wracamy do live'ów. Po drugie, Kazar, no z tego, że w Eurotrackach tak nie grasz ze mną w Eurotracka. No. Do czego to nie ma? A
Spróbujmy wyrzucić. A nie wy. Spróbujemy go z marszu. Dobra, bronią się. Zacznijmy. Tak, walczył, walczył. No, dobra. Tak. Tam dywizja kawalerii wyjdzie w wyłom. Możemy coś... Tyle. A możesz, no to dobra, no to się umawiamy i będziemy ćpać. Żeby nie było później, że znowu nic z tego nie będzie. Dobra, rzućmy tam kawalerię. Róbmy tak. Ciągniemy tutaj. Mamy wsparcie lotnictwa. Teraz tak, co mamy tutaj? Tutaj mamy... Tutaj mamy A korpus. Mamy znowu front północno-zachodni. Jak się... Tak, północno-zachodni. Zobaczymy. Z moim... Jest już git z moim. No to super. To się okaże. Dobra. Zobaczmy, co my tu możemy zrobić. Słuchajcie, żeśmy... Nie. Wiemy. Da. Udało się. Super. Nie wykorzystamy tego. Czyli... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kawaleria już tam... Korpus też tu leci. Możemy. Nie, nie ruszymy tego, ale... A i tutaj by nam pasowało odciąć tą armię, to zgrupowanie niemieckie. Zobaczymy, czy się nam w ogóle uda. No byłoby świetnie, jakby się tak udało. Związki. Ale zróbmy tak. Zaatakujmy tą dywizję. Jest, udało się, dobra. Tam teraz korpus nasz. Wetniemy tą dywizję. Tu wyślemy brygadę. Zobaczmy. Czy was możemy zamienić? To, ale... Mamy elementy. To możemy się pokusić, czy nie? Starczyło te dwie. Tak. No i spróbuj. Kawalerii. Może się uda. Jest, dobra. Słuchajcie, dwie dywizje zniszczone. Czwarta dywizja górska. 126 dywizja piechoty, łącznie 6000, prawie 400 jeńców, 67 dział zniszczonych. Oczyściliśmy wybrzeże, możemy teraz pokusić się troszeczkę tutaj. O, bardzo dobrze, nie? I właśnie, że tak powiem,
Tak, będą troszeczkę zdezorganizowani. I my tam oczywiście nasze siły. Was wyjmiemy tutaj. Tak, mamy tutaj świetną pozycję. Możemy się pokusić o rozbicie tego zgrupowania. Mógłbym spróbować w sumie zaatakować zgrupowanie, ale ono wtedy zostanie rozbite. No, w pewnym sensie jest to jakieś wyjście, ale czy... No zobaczymy, zobaczymy. Cześć Oskaron, witaj, witaj bardzo serdecznie. No mnie też dawno nie było, więc na jedno wychodzi. Ale miło cię powitać. Tutaj mamy tak, siódma. Aha, dobra, już wiem. To są jednostki, które wykorzystamy do wzmocnienia. Tutaj mamy linię kolejową. Czekajcie. Gdzie my to naprawiamy? Kolejową. Mamy. Aha. Teraz tak. Pytanie, czy idziemy tu? Idziemy na południe. Naprawiamy. Dobra, naprawmy to tu. Naprawmy to tu. Koniec. 20 km torów jest naprawionych. Tutaj mamy. Dobra, teraz tak. Chodzimy od góry. Nie jesteśmy w stanie odciąć tego zgrupowania. On tutaj się zażarcie broni w tym rejonie. Bardzo zażarcie się. Ale no. Spróbujmy go zmusić do jakichś tam rozrzucenia tych sił. To uda nam się wyrzucić tą dywizję. Bardzo ładnie. Udało się. Wykorzystamy. I zrobimy tak. Zaczniemy tu wchodzić taką luką. Może nam to niesie jakiś efekt. Bardzo. Bardzo dobrze. Tutaj wzmocnimy. Wykorzystajmy tą dywizję gwardyjską. Niech ona tutaj nam wchodzi. Będziemy go przeskrzydlać i ewentualnie będziemy się tutaj zastanawiać, co dalej. Aż mnie korci, żeby tą dywizję tutaj rozbić. Nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Zróbmy może inaczej. Zróbmy to tu. Ograniczymy możliwości manewru. Zajmujemy miejscowość. To zrobimy. To jest właśnie to, kurde. Za bardzo wyrzucić tego miejsca. Bronił tutaj zażarcie. No właśnie, znowu się broni. Dobrze, niedobrze. Go tutaj. No to ty sobie odpoczywasz. No proszę bardzo. No. Takiemu to dobrze. Rzućmy tam na skrzydło. Zaatakujemy, ale spokojnie. Nie mamy sił. Jednostki są już zmęczone. Mamy tu korpus. Dlatego, że mamy korpus, jak nie jesteśmy, to wykorzystać. Posiadkował. Rozbijał nam troszeczkę jednostki. Zrobimy tak. No teraz. My na przyczółek naszej jednostki. Jest problem. Panie, bo... No to super, elegancko. Moje gratulacje. Moje gratulacje. Pan was tutaj zostawia. Słuchajcie, tutaj mamy.
Dobra, musimy zamknąć tą lukę tutaj. Jeszcze na górę, może się uda wyprzeć tą... Ujmę chociaż... Ktoś tu... Nie wierzę w cuda, a może nóż widelec? Jest! Udało się! No fajnie, fajnie, że się udało. Dobra. Z marszu, wyrzućmy ją. Nie, broni się. Broni. Zobaczymy, czy uda się nam korzystać. Oni się nie ruszą. Mamy tu potężny korpus pancerny. Ale on daleko nie dojdzie, no. Dobra, zróbmy tak. Ten się ruszy, ten się nie ruszy. Zostańmy przy... Teraz spróbujmy wejść tu na skrzydło, tym korpusem pancernym. Zobaczymy. Wiesz co, na razie rozbijam to. Niemiec tu jest zagrożony. Jeżeli chodzi o Estonię, bo nacieram jakby z trzech kierunków. Okrążyłem wojska. Tu stracił sztab, więc będzie miał problem. On ma mocne te wojska, ale tu w sumie no, liczebnie ja mam przewagę. Tą sytuację ma tutaj, albo będzie musiał kontratakować, a wojska ma już zmęczone. No i ciężką sytuację ma też tutaj, bo w sumie rozerwałem mu tu front, więc zobaczymy, co on w ogóle będzie zrobił. Czy on będzie atakował, czy nie. Jeżeli będzie chciał atakować, to będzie musiał przerzucić wojska. To my gromadzimy tutaj jeszcze jedną armię naszą na tyłach. Nie jest zbyt mocna, ale lepszy ryc niż nic. Będziemy tu spróbować wzmacniać to. Cześć Marcin, witaj, witaj bardzo serdecznie. Tak jest. My tam jedno. Lotnictwo. Zapchnij. Znajdzie przez na liniach kolejowych. No tutaj byś te dwie jednostki będą. O, tu dodatkową armię. Ale on nas tutaj strachował, no. O, mać skontratakować go, kontrować go, zadać mu straty, skrzydłowe uderzenie, bardzo ładnie, wycofał się. Teraz zrobimy tak, wzmocnimy tu flankę. Tutaj mamy rozerwaną armię, ale zrobimy mu małego psikusa. Chciałbym mu zrobić... Teraz zobaczymy. Mamy tutaj rozerwane na dwie części. Zróbmy to taki właśnie. Strasznie mocno tu nas wgryzł się. Albo wycofiemy, albo coś. Cześć Grzybku, witaj, witaj. Panie, no przecież na chwilkę, ale streamek to nie jest... Panie, ja dopiero zacząłem, więc do 19 spokojnie można. Oczywiście wiem, że szkoła jest ważniejsza, więc nie przejmuj się. Działaj tam. Ze streamami tak jest. Zróbmy mu taką niespodziankę. Czekaj, mamy do... Musimy podciągnąć nasze jednostki. Właśnie, teraz tak. Próbujmy korzystać z uderzenia, chociaż nie. Broni się. Broni. Ale my wykorzystamy teraz tą dywizję. Wejdzie. Teraz tak. By nam pasowało zamknąć to i zrobimy teraz... A, tu możemy korpus zrobić i tu możemy... Próbmy. Ten korpus wejdzie tu. No, teraz drugi korpus wejdzie tu. Stąd no, nie wejdziemy, ale spokojnie. Teraz tak, zrobimy tu, jakby chciał nam tutaj się przełamać.
Dobra, dobra, Marcinku. Może to czekaj, zrobimy jeszcze inaczej. Nie mówi. Spróbujemy zrobić tak. Później się będę bawił bramką szumów. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie teraz dobrze słychać. Na razie ją wyłączyłem, żeby się nie bawić na streamie. Przynajmniej teraz na dwóch kanałach dzięki Tobie słychać normalnie. Dobra, spróbujmy go wyrzucić z tego miejsca. Może się uda. I udało się elegancko. Zrobimy tak. Wejdziesz tu, czy nie wejdziesz tu? On tu nie wejdzie. Ale ta jednostka powinna już tu wejść. Spróbujmy wyrzucić tą dywizję. Broni się. Tak, to już od razu widać. Musimy wyrzucić tą jednostkę. Zróbmy tak. Broni się. Kurde, no. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Ale nam tu porozrzucał te jednostki. Damy radę z tego zrobić korpus? Damy. Świetnie. Bardzo dobrze. Trzymam cię za słowo. Zróbmy tak. Wycofmy te jednostki. Zrobimy tak, a tutaj wprowadzimy tą właśnie armię. Bo ja tu mam, chciałbym mu zrobić psikusa, ale kurde, tutaj jestem za słaby. Chociaż tutaj na tyły by mu wchodziło następne zgrupowanie. Zobaczymy, czy się uda. Bardzo ładnie. Rozbita? Rozbita. Świetnie. Wejdźmy mu to na skrzydło. Wzmocnimy go. Czekajcie, tą. Nie wiem, czy się uda. Nie uda się, ale to nic. Dobra. Was nie wykorzystam, ale muszę wycofać dowództwo. Tylko pytanie, gdzie to dowództwo wywalić? Dobra. Kurde, aż by pasowało. Dobra, wzmocnimy tutaj, żeby czasem nas nie odciął. I teraz tak, tutaj mamy nową armię, którą byśmy chcieli wprowadzić. Dość mocna, więc teoretycznie ja tam tylko złotka pilnuję. Tak, wie się, tylko złotka. Ty pójdziesz tu i korpus pójdzie tu. Ty pójdziesz tu. Front bryański, dobrze. Ty pójdziesz tu. Ciebie wykorzystamy. I ty pójdziesz też tutaj. Musimy go troszeczkę skontratakować, bo on nam troszeczkę bruździ. Przez bagna będzie problem, ale odrzuciliśmy. Dobrze jest. Jest dobrze, nawet bym powiedział bardzo dobrze. Ale nie mamy czym się ruszyć. Tu mamy problem z tą armią szóstą. Bo ona jest bardzo osłabiona. A Niemiec się tu pcha na te bagna. No ale wzmocnimy. Kurde, tutaj mamy, proszę bardzo, czekajcie, ja sobie to może... Morale, doświadczenie, zaopatrzenie i tak byśmy zrobili. Chcę mieć zaopatrzenie, wzmocnimy ten odcinek spadochroniarzami.
Dobra. Ile wy macie ruchu? 20 ruchu. Wejdź mu na skrzydło. Spróbujemy rozbić tą dywizję ochrony, która tu jest. Wykorzystamy dowództwo. Może się uda. No niestety się nie udało. A Włochów możemy rozbić. Spróbujmy Włochów rozbić. Może byśmy otworzyli tutaj... Jest, udało się ich rozbić. Super. Bo dzięki temu jest szansa, weź mu na skrzydło, tylko my tu nie mamy za bardzo... No właśnie, to mnie tutaj... Chociaż mamy dywizję kawalerii. Bardzo dobrze, weź mu na skrzydło. Wykorzystajmy jeszcze tą... Kurde, brygada nie wejdzie. Nie wejdzie. Tu nie mamy za bardzo czym zaatakować. Spróbujmy zaatakować tą jednostkę tutaj włoską następną. Jak już Niemiec ściąga Włochów, to znaczy, że już jest źle. Możesz iść do przodu? Nie, nie pójdziesz do przodu. Brakuje mi sił. Brakuje mi sił. Aj, nie mam czym za bardzo tutaj wejść mu. Wzmocniłem tutaj ten skrzydło. Będziemy się starać tutaj... Aha, no dobra. Zaatakujmy go. Ile ma dywizja? 19 ruchu. No dobrze, zaatakujmy ten pułk węgierski. I wycofał się bardzo dobrze. Cześć Tomaszu, witaj, witaj. Tomaszu, nie ma sprawy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dzięki za pamięć. Dobrze, wykorzystajmy teraz sukces, żeśmy wyparli Węgrów. Spróbujemy go jeszcze wyrzucić do tyłu. Tu węgierskie jednostki... No... Były przypadki, że dawały nam w kość. No niestety tutaj za słabi jesteśmy. Ale spokojnie. Będziemy się starali tutaj odciąć te jednostki. Tu mamy rozbitą, wycofmy do tyłu. Tak, mamy tu mały problem. Niemiec tu kontratakuje. Marcin, nie spróbowałbyś kiedyś dywizji piechoty zrobić zmechanizowaną, zmotoryzowaną, bo kiedyś widziałem... Wiesz co, Marcin, spróbujemy, ale... Kurde, nigdy tego nie robiłem. Czekaj, spróbujmy. No, dobra, non-motorized, nie mogę zmotoryzować tej jednostki. Zobaczmy, czy gwardyjską mogę. Nie wiem. Aha, dobra. No, żeby ją zmotoryzować, Marcin, muszę mieć punkty administracji 82. Ale na ten moment te punkty administracji potrzebuję, żeby robić korpusy, więc tutaj będzie mały problem. Tym bardziej, że jak widzisz, Niemiec mi tu na skrzydło wchodzi. I muszę za wszelką cenę go stąd wyrzucić. Pierwsza gwardyjska. Co my tu mamy? Kurde, nie jestem w stanie go wyprzeć stąd, naprawdę. Kurde, no. Jak tu teraz zrobić? Skrócić to czy nie skrócić? Czy iść za ciosem? Bo on tutaj ma słabe siły. Można byłoby się pokusić o to, żeby je rozbić. Tylko pytanie właśnie, czy damy radę. Dobrze byłoby tutaj w sumie tak, tą brygadę zachować. Tym uderzyć przy wsparciu. Spróbować rozbić tą niemiecką jednostkę.
Tak, albo zmusić ją rozerwać ten front jeszcze bardziej. Ale czy damy radę? Dobra, pójdźmy to tu. Wiesz co, tak, jak najbardziej. Tylko kurde, na pewno Marcin, tylko wiesz co, no potrzebujemy punkty na razie na to, żeby te jednostki słabe, że tak powiem, przerabiać na mocniejsze korpusy, bo w sumie trzy korpusy to nie trzy dywizje. Przeliczeniowo to 9 dywizji na jednym polu, ale jak najbardziej. Na razie staram się. Właśnie, staramy się, żeby wykorzystać to, co możemy. Zima jednak daje się nam we znaki. Chciałbym tu Niemców zmusić, kurde. Spróbujmy, no może się uda. Brygadę, nie, dywizję węgierską wzmusić do odwrotu, zagrozić im tu okrążeniem. Pchnijmy tą dywizję, to jest korpus w sumie, na skrzydło. Nie zaatakujemy. Wyłączyłem sobie punkty ruchu i nie wiem teraz jak to. Czekajcie, muszę sobie włączyć, tylko nie pamiętam, gdzie to się włączało. Jest duża przerwa, niestety działa negatywnie. Gdzieś siłę, kurde, ruchy. Jakoś dziwnie to widzę. Dobra, będę sobie musiał później przypomnieć. Teraz tak, czy tu możemy. Tu mamy. O, mamy. Czekajcie. Idźmy za ciosem. Mamy brygadę. I co my tu mamy jeszcze? Tutaj mamy też dywizję kawalerii. Mamy korpusy. Uderzmy na tą węgierską dywizję. Bardzo dobrze. I w sumie poniosła nawet dość duże straty. Czy dasz rady się ruszyć? Dasz. Wzmocnimy ten kierunek. Ale nie wejdziemy mu na tyły niestety. A szkoda. Ale moglibyśmy się. Nie ma szans. Nie pokusimy się o to. Kurde, no musimy zamknąć tutaj ten rejon. Będziemy mieć troszeczkę znowu rozczłonkowaną tą naszą armię. A tu tak się ładnie rysuje szansa. Dobra, o, bardzo ładnie. Rozbijemy. Czy ona się będzie bronić? Broni się jednak. A na południu z marszu też się nie udało. Kurde, no mamy tutaj szereg sił. No ale musimy myśleć. No ryzykujmy, dajmy tą dywizję. A czekajcie, tutaj musimy jeszcze zamknąć dziurę we froncie. Czy z was mogę zrobić korpus? Pewnie tak. 12, 12 i 6. Zróbmy korpus z tego. Nie zrobię. Piąta, piąta, piąta. No to nic, jak nie mogę zrobić. Ale ciekawe dlaczego. Piąta, piąta. Nie wiem dlaczego, ale spokojnie. Musimy w pierwszej kolejności tutaj zamknąć tą wyrwę. W sumie dla nas teraz będzie dobrze, jak będziemy tutaj sobie spokojnie teraz, nikt nie mieć się wykrwawia. Będziemy go wyniszczać. On jest już osłabiony w sumie. Poniósł duże straty. My mamy jeszcze odwody potężne, więc możemy sobie pozwolić na taką grę. Spróbujmy tutaj zrobić korpus. Kurde, 20 korpus nie chyba kosztował. Ma punkty ruchu. Widocznie nie mamy. Ale spokojnie. Dobra.
Teraz zobaczmy, czy my możemy faktycznie wykorzystać tą naszą kawalerię, co mamy tutaj na tyłach. Będziemy się starać rozerwać ten front. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Kurde, no super. Tylko szkoda, że ten... Szkoda, że tu kurde nie mamy. Mamy dywizję. Możemy to zostawić tutaj. Możemy zaryzykować. Mamy tutaj potężny korpus jeszcze. Ale chciałbym tu na tyły wejść, żeby kurde zagrozić. No, nie mam czym zaatakować. Tu też by pasowało. Kurde, wszędzie... Wszędzie by pasowało. A cały czas brakuje. Zróbmy tak. Wzmocnimy tę armię tutaj. No. Dziękuję, dziękuję, że to napisałeś. Muszę przyznać publicznie, że się myliłem. Polska wczoraj wygrała. Chociaż dawałem 1-0 dla Albanii. No, miałeś rację. Powiem to publicznie. Nie boję się krytyki. Słuchajcie, no kurde. Tutaj nie dojdziemy. Tak by się pokusić tutaj o to rozbicie. Niech Niemiec tutaj... No nie, nie damy rady. Ale może... Proszę, udało się ich wyrzucić. Ale nie mam możliwości dalej, żeby wykorzystać ten sukces. No dobra, no rozrywamy mu ten front. Nie mamy za bardzo jak mu to bardziej rozerwać. Mamy dość mocno. Wiesz co, nie wydaje się. Znaczy na początku tak, wydaje się trudna, ale jak już wejdziesz do gry, to to jest jedna z najlepszych strategii, jeżeli chodzi o gry strategiczne. Generalnie bardzo wiernie, znaczy wiernie, bardzo realistycznie można powiedzieć, że nawet oddaje działania na froncie wschodnim. Gramy w wielkiej kampanii 1941-45. Gramy teraz po stronie Związku Radzieckiego przeciwko państwom osi. Zaczyna się oczywiście od Barbarosy. Musiałbyś tam te 28 odcinków cofnąć do tyłu, to sobie możesz tam... W każdym odcinku tłumaczę, więc tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o tą grę. Jest wszystko wytłumaczone, także można sobie kombinować, można sobie przeprowadzać samemu operacje, można wszystko. Mamy tutaj i lotnictwo, i możemy bombardować, możemy okrążać, możemy tutaj niszczyć, wdzierać się, robić rajdy. No, generalnie wszystko. Jest teren, który obrazuje, mamy pory roku, które obrazują działania, są błota, teraz mamy zimę, mamy minus 10 poziomów mrozu, więc teoretycznie czym więcej mrozu, tym teoretycznie słabsi. No tak było w 41. W 42, w którym właśnie teraz jesteśmy, już nie do końca tak jest, ale generalnie bardzo wiernie gra oddaje to, co działo się na froncie wschodnim. Wojska zdobywają doświadczenie, wojska automatycznie są też przezbrajane, czy mają możliwość przezbrojenia się, więc tutaj jak najbardziej można się fajnie pobawić. Spróbujmy zniszczyć to zgrupowanie. Czy się nam uda? Bronią się. No to dobrze, jak się bronią, to niech się bronią. Będziemy go nękać. Zaatakujemy to zgrupowanie teraz. Bardzo ładnie. I poddała się 113 dywizja piechoty. Nie miała gdzie uciec w sumie. Więc 7 tysięcy jeńców, prawie 8 tysięcy jeńców. Dość mocna jednostka. Więc teoretycznie tutaj jest dobrze. Możemy troszeczkę tutaj... Dywizję górską mamy. Ona niech sobie tu wejdzie. Ta dywizja... Oni są zmęczeni tutaj faktycznie. Ale... Jest już dobrze. Jedno pole to jest 10 km, więc tutaj przeciwnikowi i nam jest trudno. Mamy grudzień.
Zaraz zobaczymy, jakie straty by zadaliśmy Niemcom w tej turze. Zaraz zobaczymy, jakie my ponieśliśmy straty. Tak, tą jednostkę musimy wycofać. Niemiec tu cały czas gromadzi. Dla niego to Węgry to jest ostatni bastion, gdzie jest ropa, więc naprawdę nie jest to takie łatwe dla niego. Mamy armię nadmorską. Tutaj mamy rozłożone dowództwo. Mamy dywizję pancerną, którą możemy tutaj później przypisać. To tym bardziej zapraszam. Naprawdę, jeżeli chcesz sobie pograć takie gry, gdzie trzeba faktycznie pogłówkować, pomyśleć, czy zaplanować działania, to ta gra jest idealna. Naprawdę, nie boję się tego powiedzieć. W sumie ci, którzy wiedzą, co to jest za gra, potwierdzą, bo trzeba naprawdę troszeczkę pokombinować i fajnie się przy okazji pobawić, więc polecam z całego serca tą grę. Poluj, jest dwójka już. Na razie poza zasięgiem, bo jest strasznie droga, więc tutaj teoretycznie no wszystko, jeżeli masz portfel, to sobie 330 zł zagospodarujesz. Jeżeli nie masz takiej, no to poczekać na promocję, pewnie będą. A póki co poszukać sobie jedynki, która w sumie też oddaje fajny klimat. Dwójka jest rozwinięciem jedynki. Troszeczkę dodatkowo osobno jest lotnictwo. W sumie jeżeli mówimy o lotnictwie, to proszę bardzo, możemy sobie tutaj sprawdzić, co Niemiec ma na tyłach. Zobaczymy, czy on tu coś chowa. No tutaj ma dowództwo. Na pewno będzie manewrował tymi siłami. Tu mu wchodzimy. Tu już mu przycięliśmy możliwości manewru. Będzie musiał przerzucać dłuższą drogą. Jakby się udało jeszcze tutaj przeciąć, wejść do Gołdapi. W ogóle to zobaczmy, czy możemy wejść do Gołdapi. Możemy. Słuchajcie. To wchodzimy. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. O, bardzo dobrze. Słuchajcie. Przecięliśmy Gołdap. Znaczy, zajęliśmy Gołdap i przecięliśmy linię kolejową. Niemiec ma problem. Jak widzicie, weszliśmy tu klinem. Te wojska mają zaopatrzenie tylko przez tą linię kolejową z Białegostoku. Ale żeby przerzucać wojska już gdzieś tu na ten odcinek, to on musi, no, może podjechać do tego miejsca i tu, ale generalnie już musi otwierać dziura na Augustów, Grajewo. Także ciekawie. Tu też ma nieciekawie. Zajęliśmy Kowno, utrzymaliśmy Kowno. Te jednostki są bez zaopatrzenia teoretycznie. Zaopatrzenie dociera tutaj do stanowiska korpusu, 5. korpusu i będzie miał problem. No ale jest mocny jeszcze. Więc na pewno łatwo nie będzie. Czekajcie, tutaj mamy wojska, które chcieliśmy przerzucić linią kolejową. Bardzo dobrze. Jedziecie tutaj, panowie. Bardzo dobrze. Czy my mamy jakieś wojska, jeszcze jakieś wojska, które moglibyśmy tutaj przesłać? Jak ta jednostka? Niestety, dajmy ją, żeby ona się uzupełniała. Co tu mamy? 2000 i 2000. Dobrze, prześlijmy te jednostki. Dokąd one dadzą rady dojechać? Daleko chyba nie, ale dotąd mogą dojechać. Chociaż swego czasu nawet do tego miejsca nie mogliśmy dojeżdżać, bo linia kolejowa była uszkodzona. Mamy problem z linią kolejową, musimy ją naprawiać. Tutaj mamy korpus. Słabiutki, niech się uzupełnia. Jak tutaj mamy? Proszę bardzo, mamy gwardyjską. I tu mamy kawalerii, ale gwardyjska jednostka, ona już może sobie gdzieś daleko dojechać. Tak, tutaj już jest dobrze. Tak, już po malutku to zaopatrzenie dociera. Tutaj mamy, dobra, tą armię musimy, jednostki tej armii musimy przerzucić. Jak widzicie, to wszystko fajnie wygląda, ale musimy troszeczkę poświęcić czasu. Dobra.
12. Z której ty jesteś armii? Ty nie jesteś przypisany. Stawka, stawka, tak, do sztabu generalnego. Ta armia, przerzucimy ją tu. Czy z was mogę zrobić korpus, czy nie? Jest. Ciekawe, dlaczego tam nie mogłem. Dobra, was też mogę już tu przerzucić. Tutaj mamy... Oj, słabiutkie brygady. Słabiutko. Dobra, czy wykonaliśmy wszędzie ruchy? Tutaj wprowadziliśmy... No, nie mamy tych punktów administracyjnych, bo one cały czas nam schodzą. Schodzą, schodzą, schodzą. Zobaczmy jeszcze na to rozpoznanie, szczególnie na tym środkowym odcinku rejon Białego Stoku. Czyli na podejściach do Prus coś mamy więcej. Ma trochę już zmęczone te jednostki. Mamy ustawione jako... Zaopatrzenie w paliwo. Nie chcę w paliwo. Morale. Zaopatrzenie. No, to już widać, że tutaj to zaopatrzenie funkcjonuje dobrze. Ale zaopatrzenie w paliwo, no to już mają źle. Dobra, czerwono, czerwono. To jest to, co niestety się sprawdza. Mają problem z paliwem i utrata Rumunii dla nich to jest ogromny cios. Tam te możliwości manewru będą coraz słabsze, niestety, przy tych jednostkach pancernych. Zobaczymy. Zobaczmy na straty, jakie ponieśli Niemcy w turze. Sowiet tur. 17 tysięcy. Całkiem nieźle, słuchajcie. Tylko 8700 po naszej stronie. 17 tysięcy po ich stronie. Z czego aż 12 tysięcy dostało się do niewoli. To jest to pokłosie dwóch, w sumie czterech, trzech dywizji, które zostały zniszczone. Tutaj mamy osłonięte, bo Węgrzy... Ale to jest najdziwniejsze, że nie możemy w sumie przekroczyć tej granicy. Tak. Tutaj na razie nic nie zdziałamy. Niemcy tu mają jednostki, ale jak widzicie, oni na razie nie manewruje. Łamie mu się front. Zobaczymy, słuchajcie, no, zamykamy Turkę. Zobaczymy, Niemiec ma więcej problemów. Nam się teraz nie będzie śpieszyło, jest zima. Generalnie my musimy też złapać troszeczkę oddechu. Będziemy tam, gdzie trzeba, będziemy go wykrwawiać. Tam, gdzie będzie możliwość, będziemy nacierać. I będziemy go pomalutku wykrajać, że tak powiem. Eliminacja siły żywej będzie skutkowała tym, że przeciwnik będzie oddawał teren nam za darmo. Ale póki co, to jeszcze wszystko tam naprawiłem. Naprawiłem. Dobra, puszczamy Turkę. Zobaczymy, co Niemiec zrobi. Na pewno łatwo nie będzie. Musimy zmodernizować nasze wojska. Musimy je cały czas, że tak powiem, łączyć, scalać na mocniejsze jednostki, bo tych korpusów będzie Niemcom będzie trudniej rozbijać te korpusy w sumie niż nam później je robić, bo później będziemy też mogli w sumie też budować i własne jednostki już. Proszę, kontra już skuteczna, brygada się nam wycofała. Zobaczymy, czy to przebije się. Nie, nie przebił się. Super. Super, nie przebił się. Ale mnie to ucieszyło, słuchajcie. Ale nie mówmy jeszcze hop. Nasze lotnictwo atakuje. Niemiec przegrupowuje. Już przerzuca wojska. Tutaj będzie się starał pewnie, że tak powiem. Tak, już tutaj widzę, że ustawia wojska na linię obrony. On będzie tutaj robił teraz wszystko, żeby tą linię utrzymać. Warszawie, słuchajcie, oddali już huk armat. No troszeczkę daleko. I koniec. Czyli nie atakował. On teraz tą turę poświęcił pewnie na wycofanie jednostek z zagrożonych rejonów. Przegrupował się. Chociaż ciężko mu będzie się przegrupowywać, bo no, jak widzicie, brakuje mu paliwa. Jednak utrata Rumunii to dla Niemców ogromny cios. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało. Dobra. Zobaczmy Axis Turn, czy jakieś straty. Słuchajcie, no 92, my 238. No ale w sumie przy tych stratach, które tam kiedyś były, to
prawie niezauważalne. I co on tu zrobił? Słuchajcie, o, tak, podzielił wojska. Podzielił wojska, gdzie się tylko da. Próbuje zamknąć linię frontu. Tutaj wycofał wojska, bo wiedział, że nie jest w stanie, że tak powiem. No nic, będziemy tutaj się starali, że tak powiem, jeszcze bardziej nacisnąć. Tutaj się wycofał. Pięknie się wycofał. Nie możemy mu dać złapać oddechu, bo jak złapie oddech, to będzie, no lipnie będzie niestety, powiedzmy sobie to uczciwie. Spróbujmy tutaj uderzyć tym korpusem, mamy dwie dywizje. Na ten zmęczony pułk, on powinien czasnąć, powinien się rozproszyć. Proszę bardzo, to jest właśnie ten efekt zmęczenia u Niemców. Wiesz co, zapomniało mi się, ale jak już dałem start, żeby przerabiał turę, to mi się przypomniało, że wartałoby zapisać, bo on znowu wypierdzieli i będzie problem. Dobra, słuchajcie, tu mamy brygadę pancerną, ale, mam tu korpus. Zróbmy tak, pewnie się nie uda, ale zrobimy tak i spróbujemy zaatakować tą dywizję. Znaczy tak, niemiecką dywizję, może uda się ją wyrzucić, nie, broni się, uparcie się broni, to było do przewidzenia. Ty tu nie przejdziesz, ale ty wejdziesz i ty teraz wejdziesz tu, bardzo dobrze. Mamy tu dwie nasze armie i teraz zróbmy jeszcze jedną rzecz, mamy tutaj dywizję kawalerii, niech ona tu wejdzie, czy ona wejdzie, nie wejdzie. Ale mamy jedną, którą w ogóle nie ruszyliśmy. Proszę bardzo. Sztab poszedł. Nie jesteśmy w stanie, ale wrzucimy w tą lukę tutaj jeszcze naszą brygadę pancerną. Mamy zimę, więc zobaczymy. Przecięlibyśmy tą linię kolejową tutaj. Tylko chciałbym zrobić jeszcze jeden ruch. Wykorzystać te dwa korpusy i zaatakować tą dywizję. Może uda się ją wyrzucić, tak jest, udało się ją wyrzucić na południe, a to dla nas bardzo dobra informacja, dlatego że jesteśmy w stanie teraz wejść tu. Chciałbym teraz, ha, właśnie tu mamy, ale tu mamy, czekajcie, 52, 8 i 8, dobra, czyli tak i tak was wykorzystamy, przerzucimy was do macierzystą jednostkę, że tak powiem. Czy jesteśmy w stanie was tu już zaatakować? Nie, ale, to nic nie szkodzi. Bo tu mamy jeszcze 28 armię, ale ją byśmy przypisali. Déjà vu, no tak, w sumie masz rację, powiedziałby déjà vu, jak najbardziej. Czekajcie, bo teraz tak, żeby to dobrze rozegrać, bo Niemiec będzie miał teraz problem, bo jak my przetniemy tą linię kolejową, to zgrupowanie tutaj, w rejonie Peipus, pomiędzy, no w sumie jeziorem Peipus a Variari, nie wiem co to za jezioro, nieważne, w sumie byłoby bez zaopatrzenia, ale musimy to dobrze rozegrać, bo on tu ściągnął świeżą jednostkę, to widać, jest mocna jednostka, ale słuchajcie, robimy tak, on będzie miał lukę 20 km, on będzie chciał tutaj się przepchać na tą lukę, ale czy my na to mu pozwolimy? Zaraz zobaczymy, czy możemy go tu skontrować. Tu by nam pasowało, żeby wejść klinem, wyłączyć to. Kurde, no. Ten pułk jest mocny, ale nie aż taki mocny, słuchajcie. Spróbujmy go tutaj wypchnąć. Jest, udało się. I teraz tak, wejdziemy tutaj naszym korpusem. Świetnie. Nie wykorzystamy oczywiście potencjału. Musimy pchnąć tutaj dowództwo, bo inaczej tamta czołowa jednostka będzie bez zaopatrzenia. 28 armię, 83, przepraszam, ona do 28, ale 83 armia, podporządkujemy ją właśnie 8 armii, jeden punkt administracji. Kurde, z jednej strony naprawdę tyle razy już mówiłem, pewnie Marcin się zaśmiejesz pod nosem, że przecież my potrzebujemy tutaj, kurde, pauzy, żeby te wojska ugrupować troszeczkę, bo one są troszeczkę rozrzucone, troszeczkę zmęczone, żeby złapać ten oddech.
Tu nie ma kiedy, tu nie ma kiedy. Albo Niemcy kontratakują, albo my idziemy do przodu, wykorzystując sukcesy taktyczne, w sumie realizując nasze plany. Dobra, wpuszczamy tutaj oddziały 52. Armii. Teraz tak, spróbujmy, słuchajcie, spróbujmy, bo to jest ważna rzecz, żebyśmy spróbowali zniszczyć te trzy niemieckie jednostki, które nas tutaj blokują. Skrzydłowe uderzenie z dwóch kierunków. No i bronią się, słuchajcie, bronią się. Jeszcze zadali nam takie straty, że masakra. Spróbujmy jeszcze raz uderzyć. O, no tak. Oj, 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 oj. Zobaczymy, czy się uda. Drugie uderzenie jest. Słuchajcie. Pierwsze uderzenie się Niemcom udało odeprzeć. Niestety drugie już nie. Chociaż dość mocno okopane miały dość dużo punktów obrony. Ale 376 poszła do piasku. 216 poszła do piasku. I 253 też poszła do piasku, łącznie 24 700. To są następne trzy dywizje, którym Niemcom będzie brakować, a nam daje to naprawdę dużą swobodę działania, ogromną, bo naprawdę... Ach, dobrze, dobrze. I teraz by wypadało tutaj pchnąć korpus pancerny, albo brygadę pancerną, mam tu, ale no... Nie mam jak tego wykorzystać, słuchajcie. Mam tu jedną jedyną. Dobra, pchnijmy tam. Kurde, no aż tutaj się prosi o to, no. I budować socjalizm pomału. No, spokojnie. Będziemy grać jakby z drugiej strony, to wtedy też będziemy się zastanawiać. Rozpoznanie bojem niestety zakończyło się pewnym sukcesem, bo ciężko to nazwać, ale spróbujmy. Może się to drugie natarcie korpusem uda. Pięknie, słuchajcie, pięknie, 21 wyparta. Otwiera nam to w sumie też możliwość wejścia tutaj na tyły. Mamy brygadę pancerną, wykorzystajmy ją. Co tutaj mamy takiego? Mamy też brygadę pancerną, ale ona nie jest w stanie tak daleko dojść. Tu mamy możliwość, ale też daleko nie dojdziemy. Ale korzystajmy z tego, co możemy. Podciągniemy dowództwo. Tak, was tutaj damy. Dobrze, dobrze. Sypie się ten front w Estonii. Niemiecki. Bardzo dobrze, że się sypie. Tu nam się zwolniła. Tu mamy jeszcze armię. Tą armię to teraz możemy cofnąć tutaj na, w sumie, na południe, bo będziemy potrzebować wojsk do przyszłej ofensywy. Możemy tam przerzucić tą armię. Wtedy będziemy tak narodowy. Tak, w sumie socjalizm i narodowy socjalizm. Dobrze to określiłeś w sumie. Prawidłowo. Bardzo prawidłowo. O, proszę bardzo. No szkoda, że my tu teraz nie mamy możliwości, ale spróbujmy odciąć to zgrupowanie. Niemiec tutaj przerzucił wojska. Aj, broni się za żarcie Niemiec. A nie mam jak tego tutaj powspierać. O, proszę, to jest to, co powiedziałem. Znowu rozrzucił wojska. Więc dobrze, jeżeli rozrzucił wojska, idźmy od góry. To będziemy go starać się tutaj, że tak powiem, pomalutku będziemy go spychać. Może się uda. Bardzo ładnie. Będziemy... O, tak. Właśnie tak. Spróbujmy tutaj rozrzucić troszeczkę Niemców. Bardzo ładnie. No te jednostki są już zmęczone też. To już widać po tym, co tutaj się dzieje. Spróbujmy go zaatakować, tą dywizję Luftwaffe. Piątą. Ale się broni. Proszę bardzo, jak ładnie.
czy tu się nam uda zaatakować tą dywizję Wehrmachtu, też już osłabioną. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tylko teraz nie mamy czym tam wejść. Tu mamy dywizję, ona jest mocna, ale co nam tu zależy? Moglibyśmy z trzech kierunków uderzyć. To jest taki przyczółek niemiecki troszeczkę. Bardzo pięknie, słuchajcie, super. Nie liczyłem, że tu będzie sukces w sumie tego, ale jak się okazuje, czasem cuda się zdarzają. Spróbujmy, damy radę, nie damy radę. Tu też nie damy rady, ale nie jest źle. Jeszcze w jednym miejscu na północy miałem zaatakować. Tutaj. Zróbmy tak. Możemy się pokusić. Nie mamy nic do stracenia w sumie. Zaatakujmy. To zostawimy korpus. I zaatakujemy tą niemiecką dywizję. Ona już jest zmęczona. Ona już jest osłabiona. Jest. Świetnie. I zrobimy jeden myk teraz. Wykorzystamy nasz korpus, który się tu w sumie, że tak powiem, nie ruszał zbytnio. I zaatakujemy. Właśnie, teraz czy zaatakować to? Mam tutaj czym zaatakować. Dobra, zróbmy tak. Zaatakujemy tą zmęczoną dywizję. Niemiec będzie miał problem. Broni się, dobrze, niech się broni. Niech się broni, ona i tak będzie osłabiona. I zaatakujemy to zgrupowanie, te niemieckie dywizje. Będziemy musieli forsować rzekę. Ogromne straty, ale trzeba spróbować. Trzeba spróbować, trzeba Niemców naciskać, nawet kosztem żołnierzy własnych, ale dobrze, atakować, atakować, nie dać mu złapać oddechu, bo to wtedy może mieć największy wpływ na to wszystko. Zaatakujemy tą dywizję, wyrzucimy ją, może się uda. Dobrze, udało się, chociaż kosztem dużych strat, kurde, duże straty. Ale do Bałtyku coraz bliżej. A to jest to, co też potrzebujemy. Teraz tak. Tu by nam się zdało wyrzucić tą dywizję. Tu mamy korpus pancerny. On, tu mamy dywizję. Moglibyśmy zaatakować w sumie to zgrupowanie. Tu mamy korpus, on się może jeszcze przemieścić. Może. To niech się przemieszcza. Czy ty możesz tu wskoczyć? Nie, dobrze. Ale spróbujemy uderzyć na tą dywizję. Broni się. Broni się za żarcie. Dobrze, niech tutaj wyjdziecie wy. Wy się, panowie, przeskoczycie tu. Was wzmocnimy w sumie tutaj brygadą przeciwpancerną. Tu mamy zgrupowanie pancerne. Niech ono na razie tutaj na tyle będzie. Inaczej tak, tak. Czy was możemy tutaj przegrupować? Mamy korpus. O, on niech tu idzie. Zrobimy tak. I teraz zrobimy jeszcze jeden myk. Rozciągniemy troszeczkę tą armię. Tak jest. Jako seria będziesz pierwszym youtuberem, co to zrobi. Poważnie? Nikt nie skończył tej gry? Niemożliwe. Nie chce mi się wierzyć w to. Nie mówisz poważnie. Słuchajcie, stawka przypisujemy do 4 armii uderzeniowej. Dobra. Spróbujmy zrobić z tego korpus. Jest, świetnie. Mamy następny korpus. Bardzo dobrze. Tu mamy. Tu też mamy, dobrze jest.
Tu się Niemiec wycofuje. Bardzo dobrze, że się wycofuje, bo nam to nawet na rękę. Mamy troszeczkę jednostek. Tutaj zdałoby nam się... Właśnie, tutaj zdałoby nam się wycofać, ale żeby się wycofać, to musielibyśmy pierwsze tutaj tą armię, która idzie na tyłach i ona się tutaj regeneruje. Proszę bardzo, mamy korpus. Tu mamy korpus, tak samo. Tu by nam się zdało w sumie takie... Kurde, właśnie, zdałoby się przerwa operacyjna, a nie ma kiedy tej przerwy operacyjnej zrobić. Bo Niemiec cały czas albo naciska, albo się wycofuje. Dobra. Lotnictwo mamy troszeczkę z tyłu. Zobaczmy linię kolejową, gdzie ona dochodzi. Tutaj mamy, tu jest zaopatrzenie, czyli nawet z tego rejonu Mińska wartałoby w sumie na rejon Baranowicz przejść, bo tam zaopatrzenie będzie. Tutaj mamy, o to zdałoby się też połączyć, dobra, zróbmy tak. Tak, te 3,40 km zróbmy. Bardzo ładnie. 20 km będziemy mieć połączenie. Teraz tak, Niemiec się tu wycofał. Troszeczkę się wycofał. Możemy troszeczkę przegrupować te nasze wojska. Albo ustawić je nawet jakoś tak, żeby to miało ręce i nogi. Wzmocnimy ten Cypel. Dobra. Teraz tak. Jak to teraz tu zrobić? Jak to poogarniać, żeby to tak mniej więcej dobrze wyglądało? Właśnie, to jest to, czego się bałem, że znowu będzie bez zasięgu. Dowództwo... Tutaj mamy 33. Armię. Ha! Aha, rozumiem, okej. Marcinku, powiedz mi jedną rzecz. Czy czat nie przykrywa za bardzo gry? Że tak powiem, czy jest ok? Czekajcie, tak. Ok, widzicie tu, panowie. Zajmili nie kolejny, kto grochówkę dowiedzie. No wie się, no. Ktoś będzie musiał dowieść. Dobra. Nie, no panowie, no. Dobra. Musimy wycofać tą armię do tyłu troszeczkę. Ona się składa z dwóch korpusów i dwóch dywizji. Zdałoby się tutaj trzeci korpus zrobić. Ach, nie dojedzie, ale idą jednostki, więc nie jest źle. To zgrupowanie. Dobrze, jednostka, dowództwo korpusu się wycofało. Zaatakujmy tą dywizję niemiecką. Bardzo ładnie. Zmuszona do odwrotu. To mi się bardzo podoba. No nie mów, że nie dojdziecie tam, towarzysze, no. Muszę wysyłać jednostkę gwardyjską. Ja wiem, że ona ma trochę więcej ruchu, ale to nie o to chodzi. Nie, no naprawdę? Nie przekroczę? Nie, to jest... No popatrzcie się, no nie jestem w stanie tam przekroczyć linii. Czy mam jakąś jednostkę? Czekajcie, tutaj mam. Dobra, muszę tak zrobić. Niemiec odskoczył, nie jestem w stanie teraz tutaj nadążyć za jego odwrotem. No ale to nic, zróbmy tak. Zróbmy tak. Teraz tak, tą jednostkę musimy wycofać do tyłu. Ona swoje zrobiła.
Niemiec się przeraził, jak zobaczył świeże siły. Przynajmniej tak mi się wydawało. O, proszę, jak tu ładnie odskoczył. No nie miał wyjścia, on musiał się stąd wycofać. Jeżeli chciał liczyć jeszcze na cokolwiek. Zróbmy tak. Wy przeskoczycie tu. I zaatakujemy jeszcze tą niemiecką jednostkę, co ma przyczółek. Oj, bardzo ładnie, bardzo ładnie. O to właśnie chodziło. Wykorzystajmy. Dobra, szósta armia się pozbierała, bardzo ładnie. No i teraz to, co powiedziałem. Proszę, Niemiec się powycofywał, bo zdawał sobie sprawę, że nie będzie w stanie. Jeżeli będzie zwlekał, to nie będzie w stanie później się wycofać. No troszeczkę nam to też pokrzyżowało w sumie. Niemiec cwana bestia, wie, że ma ciężką sytuację. Odskoczył tak, że ja go nie jestem w stanie dogonić, no niestety. Robię 10 km, maksymalnie 20. Zdążę odskoczyć, przegrupować się, no ale... No tak to już widocznie ma być. Co zrobimy? Spróbujemy go tutaj dopaść, chociaż troszeczkę, żeby tutaj... Aha, tu go nie dorwiemy go tak. Dorwiemy go tu. Z marszu spróbujemy zaatakować tą niemiecką jednostkę. Osłabioną. Nie udało się. Ale tu się powinno udać. Ze wsparciem armii. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Super. Czy wskoczymy tu? Powinno się udać. Jest, wskoczymy. Ta jednostka nam tu nie wejdzie, ale ta nam wejdzie tu i ta nam wejdzie tu. Rejon Kowla żeśmy zabezpieczyli. No i teraz tak, jak zrobić, żeby tutaj zmusić Niemców do odcięcia, znaczy no zmusić, odciąć to zgrupowanie niemieckie. Ja mam tutaj mętlik troszeczkę, on tutaj mi strasznie poszalał. No nic, będziemy się starać Niemców rozbijać. Dobra, udało się Niemców zmusić do odwrotu. Wrzucimy tu korpus. Zaatakujemy Włochów. Bardzo ładnie. To wszystko jest takie, wiecie, no... Tutaj damy brygadę, wzmocnimy brygadę kawalerii naszą. Tutaj podciągniemy dywizję piechoty. A stąd zabierzemy brygadę pancerną i rzucimy na Włochów. Może ich rozbijemy. Nie, jednak się bronią. Ale dobrze jest. Zawsze mogło być gorzej. Kurde, coraz więcej jednostek włoskich na froncie. To nawet dobrze. W pewnym sensie. Spróbujmy zaatakować Węgrów. To jeszcze nie ten okres takiego Blitzkriegu, żebyśmy teraz my w sumie ich zalewali czołgami. Ale kto wie, przyjdzie taki moment. Przyjdzie taki moment. Przeskrzydlimy to zgrupowanie. Ważne, że Niemiec dzieli już wojska, także tutaj pod tym względem jest już dobrze. Teraz tak, musimy tutaj jakoś, kurde, on tu ma same dowództwa, ale my nie jesteśmy w stanie go z tego rejonu wykurzyć. Zostawmy korpus, spróbujmy tutaj
Będziemy wywierać presję na niego. No i tutaj mamy tylko jedną brygadę, jedną jednostkę, która może zaatakować. Zaatakujmy tą brygadę. Zobaczymy. No i się broni. To co mówiłem, Węgrzy potrafią, jeżeli tylko chcą. Tu też się bronią. Będą trzymać to północne skrzydło. Będą chcieli bronić Niemców, żeby ich nie okrążyło. Dobra, tutaj mamy... Kurde, no. Zróbmy tak. Tu mamy 40 armię. Kurde, no. Szkoda tej armii. Tu mamy dopiero rozrzucone wojska. No ta brygada to naprawdę... Niech siedzi na tyłach, niech się uzupełnia. Aha, dobra, okej, okay, ale jest troszeczkę, nie jest przezroczyste? W sumie starałem się tam poprawić to, ale no widzisz. Nie mam jednostek szybkich. Czekajcie, bo naprawdę mętlik się zrobił z tymi jednostkami. Muszę to chwycić. Brakuje mi takich jednostek szybkich, które... O, właśnie. Które mógłbym tutaj wykorzystać. Mam brygadę, ale ta brygada jest do czegoś innego znowu. Ale dobra, mam tutaj. Dobra, i proszę bardzo, lotnictwo niemieckie działa. Spowolniło, ale nie zatrzymało. Super. I mamy jeszcze jedną jednostkę, ale kurde, ona nie dojdzie tam. Szkoda. Mamy tutaj jednostkę... No nie mam skąd wziąć tej jednej jednostki. Jednej, jedynej. Szkoda, że nie mogę stąd wykorzystać. Nie mam żadnej szybkiej, naprawdę. Mam brygadę pancerną. Chodzi mi o to, że tu jest dowództwo. Gdyby się udało to dowództwo dopaść... Czekajcie, mamy jeszcze dywizję kawalerii, ale ona też nie dojdzie. No trudno, no. Wykorzystajmy to, co możemy. Niech ona tutaj pędzi, ta brygada. Co mamy tu? No tu mamy tą 40. Niech ona się wycofie. Przerzucimy ją na kierunek Lwów-Przemyśl. Może się uda. Pierwsza gwardyjska 40. Was zabieramy stąd, przerzucamy na skrzydło. Tu jest dobrze. A was wykorzystamy w takim celu, że tak, tutaj korpus kawalerii. Dobra, jest. Nie uda się nam na pewno... Na pewno nam się nie będzie mogło udać. Ile mamy? 26. Możemy zrobić korpus? Nie wiem dlaczego. Brygada strzelców, gwardyjska... Aha, dobra. RM. Dlatego nie mogę zrobić tutaj korpusu. Zrobimy tak. To jest rumuńska i rumuńska, dlatego tu też nie mogę zrobić. Ale tu mam piechotę i pewnie teraz będę mógł zrobić korpus. Jest. O to chodziło. Słuchajcie, spróbujmy jeszcze tutaj rozegrać to. Niemiec tutaj przegrupował potężne znowu siły.
Ale my tu mamy naprawdę też potężne siły. Zaatakujmy tą niemiecką dywizję. Ona jest dość mocna, ale już jest zmęczona. Ale broni się. Umiejętnie się broni. Spróbujmy tym korpusem, tą węgierską jednostkę Węgrów zaatakować. Ona już raz dostała od nas baty. Czy my możemy jeszcze wykorzystać? Dobra, ten korpus z niego zaatakuje z marszu. Może się uda. Nie, rozpoznaniem bojem. No, po części zakończyło się jakby sukcesem. Dobra. Nie zaatakuje tak. Spróbujmy tak chociażby zaatakować. Tą niemiecką jednostkę. O, poniosła straty, ale niestety nie udało się. Dobra, rzucamy naszą kawalerię. Ten korpus zaatakuje niemiecką dywizję, ale ona pewnie się będzie broniła. Tak jest, ona się broni. Dobra, tu się Niemiec wycofuje, więc wykorzystamy i wejdziemy tutaj. Musimy wycofać tą jedną tą dywizję. Dobra, spróbujmy. Dobra, teraz tak, zaatakujemy. Może się uda zniszczyć to zgrupowanie. Uwaga. No to próbujmy. Jest. W sumie trzy jednostki, nawet cztery, słuchajcie. 20 zmotoryzowana dywizja piechoty poszła. Poszła. W sumie 20 dywizja zmotoryzowana się poddała i 340 się poddała. No i słuchajcie, jedna jednostka się ewakuowała, ale do niewoli poszło 13,5 tysiąca, więc naprawdę całkiem nieźle. Ale przede wszystkim udało nam się zniszczyć to zgrupowanie, które chciało nas odciąć w sumie Bojany Sybin. A nam daje to dużą możliwość swobody, bo możemy przygotowywać pomału ofensywę na Węgry, na Budapeszt. Odciąć Niemcom ostatnią drogę, znaczy ostatnią drogę, ostatnie zasoby paliwa, ale przede wszystkim pozwala też, że tak powiem, nam tu ukształtować linię obrony, bo ta armia z frontu krymskiego, o dziwo, na Węgrzech, jeszcze się nie zmieniły nazwy, pozwoli nam w sumie wykorzystać potencjał. Jak widzicie, mamy tutaj nasze jednostki, możemy dać dywizje górskie na pierwszą linię, bo to też ma dla nas tutaj wielkie znaczenie. Jak widzicie, te jednostki są naprawdę zmęczone. One w tym terenie górskim dostają po dupie dość mocno. Ale spokojnie damy radę. Jak widzicie, mamy rozrzucone te wojska. Proszę, ale to mamy też dywizje górskie. Wykorzystamy ten potencjał dywizji górskich. Tu mamy dwie dywizje. Tu możemy wycofywać pomalutku te jednostki. W sumie możemy tak zrobić. Niech one tutaj mają dowodzenie, te jednostki dwie tylko nie mają. Tutaj wzmocnimy. Reszta będzie musiała się przegrupować, ale już nie na tej turze. Teraz tak, możemy zrobić korpus. Nie mamy punktów do administracyjnych. Przerzućmy następne dwie dywizje linią kolejową. O tak, bardzo dobrze. Niech ona sobie tutaj podąża. Niemiec się musiał wycofać, więc teoretycznie ma problem. Zobaczmy na tyłach, czy coś nam się pokazało, jakieś nowe jednostki, które możemy... Nie, nie mamy tutaj żadnych nowych jednostek. Zobaczmy jeszcze na dół. Zobaczymy, te się tutaj naprawiają, znaczy uzupełniają. Zobaczymy co i jak. Więc tutaj... Dobra, tutaj nic nie ma. Może tak zobaczmy, o, będzie trochę szybciej. Jak to tu dalej idzie? Tu mamy coś, nie ma nic. Tu też nie ma nic. Tu się naprawia. O, tu mamy dywizję na linii kolejowej. Jezu, gdzie ona jest? Gdzieś tu ją widziałem.
Dobra, oddalmy to i zobaczmy. I ona będzie widoczna, że jest w transporcie kolejowym. I jej nie widzę. Ciekawe. Mignęła mi przed chwilką i co? Naprawdę nie ma? Jest, dobra. Fuh, już myślałem. Dobra, ona niech sobie podąża. Musimy, no... Dobra, mamy już tutaj, tak jak mówiłem, ładnie tutaj podciągnięte linie zaopatrzeniowe do Baranowic. No i zobaczmy, słuchajcie, straty, jakie Niemcy ponieśli w tej turze. Sowiet Turn. 41 tysięcy przy naszych 11. Robi wrażenie, z czego aż 38 500 to są wzięci do niewoli w dwóch kotłach. Niemiec odskoczył, no nie jesteśmy w stanie go dogonić. Mamy 31 grudnia 1942 roku. No i Niemiec, czy my tu jeszcze gdzieś możemy coś zaatakować? Patrzę, no tutaj nie doskoczymy. Niemiec tutaj... No tutaj nie jesteśmy w stanie go doścignąć. Nic nie zrobimy więcej. Dobrze. Żeby mi się nie zapomniało tym razem, to zapiszemy sobie, jakby miał wywalić. Będziemy mieć streamek 29. O, proszę. 20. Dobra, 29, przepraszam. Zapiszmy sobie, zobaczymy. No i zróbmy jeszcze jedną turkę i zobaczymy, jak się to nam porozwija. Wszystko przed nami. Czas pokaże. Zima. Dobra, zapisał. Ok, więc to przeszło elegancko. Co on teraz zrobi? Walczy. Tak, przegrupował się, od razu przyszedł do przeciwuderzenia. Czy będzie wszędzie chciał atakować? Zaraz zobaczymy. Dobra, tutaj uderzył, wyrzucił nam korpus. On tu wie, że będzie miał problem. Atakuje z drugiej strony, rozbił nam... O, zniszczy nam brygadę. Więc zobaczmy, co dalej zrobi. A niech naciera. Dobrze. Też ponosi straty przy tym. Zobaczymy, co zrobi. To jest to, co pomyślałem. Przegrupował się i znowu przeszedł do przeciwuderzenia. Tam, gdzie się da. Dobra. Gdzie jeszcze będzie uderzał? No, ciekaw jestem. Czyżby koniec? Nie, to byłoby za piękne. To by było za piękne. I bronimy się, to jest to. Już mu tak za każdym razem łatwo nie przychodzi, chociaż nie mówię, że będzie. Tutaj sforsował rzekę i wyrzucił nasze jednostki. Tu też. Ciekawe, czy wejdzie na skrzydło, czy będzie chciał. On ma jeszcze sporo sił, także to nie jest takie hop-siup. Bardzo ładnie działa. Jednak to są Niemcy. O, poszedł do przodu. Następne nasze zgrupowanie wycofało się. Tutaj wrzucił dywizję pancerną. No, następne dwie jednostki rozbite, ale też duże straty poniósł. O, proszę, brygada Szateret zniszczona. No i bronimy się, jednak potrafimy. 9. Dywizja Pancerna Niemiecka sobie nie poradziła. Sukcesem zakończyło się drugie natarcie węgiersko-włoskie.
Brygada pancerna z dywizją gwardyjską się wycofały. Nie podołały. U nas troszeczkę odrzucił. Aż. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Włosi sobie nie poradzili. Z Grossdeutschland w sumie z dywizją. Rozbita jednostka. Czy on będzie chciał iść na odcięcie, uratować te jednostki, które tam widzę odcięte? Chyba tak, ale widzę, że znowu do natarcia przeszedł. Kontratak robi. Tak, przegrupował się, proszę bardzo, ale tutaj nasze skrzydło za to się trzyma. Tu nam rozbił jednostkę. Nasz. Korpus się wycofał gwardyjski. Brygada też się wycofała. No i proszę, na południe od tego, ale nie, musiałby wyrzucić jeszcze dwie nasze jednostki. Zobaczymy, co zrobi. Skądś te siły musi wziąć, bo on w sumie manewruje tymi siłami. Ale dobrze, dobrze, niech sobie kontratakuje, niech się wyczerpie jego możliwości, niech się wyczerpią. Uderzenie. 43 rok w sumie. Bronimy się. Bardzo dobrze. Tu też mu się nie udało. I też bardzo dobrze. Też się bronimy. Nie, nie, panie kolego. Nie uda ci się. 11 tysięcy Niemców na 26 tysięcy naszych żołnierzy. Tu mu się mogło udać. Tak jest. Chociaż też mieliśmy dużą przewagę. No tutaj raczej sobie nie poradzi, mam nadzieję. Dobra, bronimy się, bronimy. Też się bronimy. Bardzo dobrze. No jakby się udało tak zlikwidować w sumie tą Estonię, tutaj wyciąć w Estonii wojska niemieckie, zwolniłby nam się, w sumie dwa fronty by nam się zwolniły. Nie byłoby źle. O proszę, tutaj się wziął do roboty, też nas wyrzucił. Odepchnął nas od Bałtyku. O, tutaj nas na bagnach też rozbił. Ale tu się bronimy. Bardzo ładnie. Chociaż kosztem większych strat, ale się udało. No i zmusił nam korpus do wycofania. Jeszcze zadając większe straty. Ale tu się bronimy. Tu tak patrzę na te straty, to jednak większe straty nasze. No i dobrze, mamy więcej teraz już sukcesów w obronie, z tego co widzę. Bardzo dobrze. Przy takim manewrowaniu wojskami zużywa paliwo, więc teoretycznie tego paliwa będzie miał jeszcze mniej. A my za to też potrafimy się już bronić, chociaż też potrafią Niemcy nas wyrzucić z linii. Czy nawet rozbić nam jednostki, ale... Coraz więcej sukcesów w obronie, więc to też jest najważniejsze. Niech się wykrwawia, niech się wykrwawia. Właśnie to, większe straty, ale zmusił nas do rozbicia. Rozbił nam jednostki, tak. No, nie, nie, zmusił do odwrotu, dobrze. Ale się bronimy, słuchajcie. Jest ok. Też się bronimy. Niech się wykrwawia, o to nam właśnie chodzi. Te jednostki, które odtwarza, to też nie są jednostki już takie, wiecie, full wypas. To są jednostki zmęczone, takie już w sumie na poziomie 50-70%, które już poniosły dość duże straty. One się pojawiają, ale nie mają, tak jak mówię, jakości, nie ma tej jakości w tych jednostkach.
Oczywiście Niemiec, czy państwa osi są silne i tutaj mają możliwości ofensywne dość duże, ale spokojnie. Ostro jedzie, naprawdę ostro jedzie. Proszę bardzo, rozbił nam dywizję. Jedną zmusił do odwrotu. Jest mocny. Przegrupował się, wycofał się, skrócił linię frontu, przegrupował się. Pozwolił nam podejść. I przystąpił do ataku. Także bardzo fajnie to rozegrał komputer. Naprawdę. Bardzo fajnie to rozegrał. I popatrzcie się, jaką ma... Jakie on ma tutaj siły. Ogromne. To są naprawdę duże, spore siły. Pod tym kownem. Spokojnie mógłby tutaj nam rozwalić tą pierwszą armię gwardyjską. Ale my też mamy tam sporo sił. To nie jest tak, że też w sumie nie potrafimy walczyć. To już jest w sumie 43 rok. Tutaj też już ten balans. Chyba Niemcy, jeżeli chodzi o morale, chyba mają jeszcze przewagę lekką, ale już nie taką dużą. Także no, może być różnie. Przebił się do tego zgrupowania okrążonego. Myślę, że po prostu będziemy teraz, to my będziemy go, że tak powiem, wykrwawiać. Niech się wykrwawia. Niech atakuje. Niech kombinuje. My w międzyczasie będziemy sobie, że tak powiem, odtwarzać, czy będziemy też wzmacniać armię. Bo to najważniejsze, żeby też tą armię mieć gotową do przyszłych działań. Bo w sumie też za niedługo będzie błoto. Mamy 43 rok, a jesteśmy na przedpolu Polski i Prus. Więc też to jest dobra informacja. Dobrze. Słuchajcie, mamy 8 osób na streamku, więc piszcie, naprawdę, nie bójcie się, ja nie gryzę. Macie pytania albo coś, to wiecie, no, lubię historię, bawię się tym i lubię też takie gry, więc jeżeli chcecie, to popiszmy. Możemy pisać o historii, możecie pisać, możemy rozdyskutować przy okazji o historii, także żaden problem. Jeżeli coś nie działa albo coś, jakiś problem jest ze streamem, to też piszcie, bo to dla mnie też cenne informacje. Nie potrafię rozwiązać problemu ze subskrypcjami, które się pokazują, nie wiem dlaczego nie wyświetla, a szkoda. No i słuchajcie, naprawdę mamy coraz więcej tych sukcesów w obronie. A to cieszy mnie to bardzo. Musimy później zgromadzić troszeczkę tych punktów administracyjnych, które dostajemy i szczerze mówiąc przegrupować tę armię, popracować troszeczkę. Ja wiem, że teraz najważniejsze jest tworzenie tych korpusów, ale to też nie jest tak, że wszystkie te jednostki musimy zrobić na korpus, bo za niedługo to będziemy mieć po jednym korpusie na jednym polu, więc też nie o to nam chodzi. Musimy poukładać trochę te fronty. Pewnie tak będziemy robić teraz przez te kilka dobrych tur, żeby po prostu jakoś to było. Słuchajcie, Niemiec stracił 10-11 tysięcy żołnierzy, my 16, prawie 17. Słuchajcie, to już nie jest taki przeskok. Kiedyś Niemiec atakował i był przeskok, że myśmy, on tam tracił 20 tysięcy, powiedzmy, czy 15, a myśmy tracili 80 albo więcej. Teraz mimo takich licznych ataków nie udało się Niemcowi aż zadać nam jakichś ogromnych strat, więc zobaczymy. Stracił w sumie 8 tysięcy zabitych, 2 tysiące rannych, zaginionych. Co on tam jeszcze stracił, że tak powiem? Stracił 141 dział, 37 pojazdów, także nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. Mamy 54 punkty, to jest mało. Słuchajcie, 54 punkty administracyjne to jest bardzo mało. Zdałoby nam się więcej, zdecydowanie więcej. Też bym chcemy, żeby to się w sumie uzupełniało. Zobaczymy, co tu się podziało w ogóle, jeżeli chodzi o tą Estonię.
No też tutaj bardzo nie podziałał. Wykorzystajmy może chociaż to, co możemy. Zaatakujemy tą dywizję. Będziemy atakować tam, gdzie mamy w sumie możliwości ataku, czy mamy jakieś tam, że tak powiem, możliwości większe, bo to nam też pozwoli działać. Teraz tak, tutaj wejdziemy korpusem. Spróbujemy zaatakować to zgrupowanie tutaj, bo nam trochę bruździ. Wykorzystamy dwa dowództwa. Może uda się wypchać troszeczkę te jednostki. Bardzo ładnie. O to nam właśnie chodziło. A już wam powiem dlaczego. Dlatego, że mam tu nieruszony korpus, który mogę wykorzystać do sukcesu i pchnąć go. Właśnie, tylko pytanie, gdzie? Czy tu? Dajmy tu. Tu mamy dywizję kawalerii, którą też możemy tutaj wypchnąć. Możemy na miejsce tej kawalerii wrzucić dywizję gwardyjską i wykorzystać znowu potencjał, który bym chciał wykorzystać. Jak widzicie, spróbujmy wyrzucić tą dywizję na południe. Poszerzymy ten kanał. Ale się bronią. Zażarcie się broni. Uderzymy skrzydłowo. Uderzyła tylko jedna. Tak, uderzyła tylko jedna, nie jesteśmy w stanie wykorzystać. A spróbujmy teraz. Bronimy się, dobra, broni się. Czekajcie, tu mamy. Potrzebuję. Nie pamiętam, gdzie się dawało morale. Nie chcę morale, tylko chcę niedoświadczenie. Zaopatrzenie, dobra. To dla mnie ważne. Nie udało się, nie udało się. Tu też się nie udało. Tu mamy. Nie mamy za bardzo jak tego wykorzystać, bo boję się. Zróbmy tak. Wykorzystamy te dwa dowództwa i zaatakujemy tą dywizję niemiecką. Może się uda ją wyrzucić. Bardzo. Chociaż. Aj! Nie tam chciałem, żeby polazła, ale no. Co zrobimy? Jak pech, to pech. Czy my możemy tu wkroczyć? Nie, ale pewnie tą możemy tu wkroczyć. Bardzo dobrze. Będziemy się starać się Niemców zamknąć w okrążeniu. Niemiec będzie musiał wybrać albo okrążenie, albo nie okrążenie. Zobaczymy, czy się to uda, czy się nie uda. Czy my możemy tutaj wejść na tą pozycję? Nie, nie wejdziemy na tą pozycję. Dobra, słuchajcie, mamy teraz tak. Możemy zrobić. Mamy 20, mamy korpus też, ale zróbmy jeszcze tak. Ta dywizja kawalerii pójdzie tu. Ciebie, mój przyjacielu, tą dywizję gwardyjską wyślemy tu, a tymi dwoma, w sumie trzema korpusami, uderzymy na tą niemiecką jednostkę. Żeby ją wyrzucić, słuchajcie. No mam nadzieję, że się uda. Udało się. Bardzo dobrze. Czy ja mogę wykorzystać któryś z tych korpusów? One tutaj nie wejdą pewnie. Nie mają takiej opcji. Są po prostu zużyte, ale jest. Weszło. Udało się. Mamy tutaj jeszcze jeden. Też się nie uda, ale możemy go przerzucić. Nie uda się. Dajmy go tu. Tu mamy brygadę pancerną, to wzmocnimy tą dywizję. Damy tutaj dowództwo armii. I teraz tak. Ty wskoczysz tu, a tą dywizję pchniemy właśnie tutaj. Dobra, mamy tutaj zrobione 20 km, 20 km. W sumie nawet 10, bo nie, 20 km. Dobra, 20 km. Ale słuchajcie, mamy teraz tak. Fu. Tu nas wyrzucił. Pytanie, czy będziemy w stanie wejść. Możemy tu wejść, ok. Czy jesteśmy w stanie wyrzucić Niemców
z tego pola, bo to byłoby naprawdę super miejsce, które pozwoliłoby nam bronić się. Dobra, niech się broni, ale jest mocno już zużyta ta jednostka. Ty, przyjacielu, wejdziesz tu, będziesz tu bronił. Kurde, czy my tu mamy coś szybkiego? Jakąś jednostkę szybką. Mamy tutaj brygadę pancerną, ale... I tu mamy. Dobra, to zróbmy tak. Ten korpus wskoczy tu. Tak, przeskrzydlimy go. Teraz tak, ten korpus wskoczy tu. Już wam powiem, o co mi chodzi. Bo teraz tak, zaatakujemy tym zgrupowaniem, tylko wyłączymy jednostki szybkie i wyrzucimy, postaramy się przynajmniej wyrzucić tą dywizję piechoty na północ, albo na północny, tak, no, na, no w sumie tak myślałem, że albo północ, albo północny zachód. Nie uda nam się tutaj, ale mamy jeszcze siły. Czy ten korpus tutaj wejdzie? Nie wejdzie. Ale to nic nie szkodzi, bo my tu mamy... Proszę bardzo, 39 armia. Czy my możemy tutaj zrobić korpus? Możemy zrobić korpus i bardzo dobrze. Bo teraz tak, wy tutaj, towarzysze, nie wejdziecie. Tu mamy korpus i tam mamy korpus, ale nie mamy jak... Chciałbym wypchnąć tę dywizję tutaj z tego miejsca. Ale nie wiem, czy się nam uda. Zobaczymy. Broni się. Dobra, niech się broni. Ale jak widzicie, jest problem z zaopatrzeniem w paliwo. No w ogóle z zaopatrzeniem dla tych jednostek. One są już zmęczone też. Będę to powtarzał pewnie 20 razy. Zróbmy... Kurde, nie wiem, jak to teraz wykorzystać. Tu mamy dywizję kawalerii. Nie mamy tego... To wszystko jest... Troszkę na opak. Brakuje nam takiego... No, widzicie, no, nie jesteśmy w stanie... O, ale udało się, dobra. Wchodzimy tu na tyły, słuchajcie. Niemiec będzie musiał wybrać, czy idzie na pomoc, że tak powiem... Czy idzie na pomoc, czy nie idzie na pomoc. Jak widzicie, ta jednostka gwardyjska jest naprawdę piekielnie mocna. Ona ma 10 w obronie, czy w ataku, przepraszam. Także, że bardzo dobrze. Tu mamy potężne zgrupowanie. Można byłoby to wykorzystać w sumie tak. Pchnąć tutaj. Tu mamy brygadę piechoty morskiej. Tu mamy piechotę, piechotę i piechotę, ale nie mogę tego zamienić w dywizję, no i to jest najgorsze. Aż, kurde, no. Dobra, pchnijmy tam teraz na północ w sumie, o, bardzo ładnie, brygadę pancerną. Pchnijmy tam jeszcze jedną brygadę pancerną. Tu zrobimy tak. No, zaciekłe walki, słuchajcie, zaciekłe te walki. Tu zostawimy korpus i tu zostawimy korpus. Aha, nie możemy go tak przerzucić. Nic nie szkodzi. Tu damy. Stąd wyrzucimy tą dywizję, że tak powiem, piechoty. Dobra, tą wycofmy troszeczkę, niech ona się reorganizuje. Te dywizje piechoty niech sobie tutaj idą po linii kolejowej. Zaraz będziemy patrzeć dalej, bo ja potrzebuję tak, odblokować te dwie linie. Wy, towarzysze, tutaj mamy dywizję i brygadę pancerną. Tu mamy 2000. I tu mamy 2000, niby gwardyjskie, ale strasznie słabe, słuchajcie, bardzo słabe te jednostki. Będziemy musieli za chwilkę się popatrzeć w sumie, jak to rozwiązać, ale póki co spróbujmy wyrzucić tą dywizję niemiecką, która tu sforsowała przyczółek. Może nam się uda.
świeża dywizja, ale i broni się, no. Niestety się broni. Dobra, wycofajmy dowództwo na tyły. Teraz tak, tutaj mamy... Tu spróbujemy wyrzucić, proszę bardzo, jak ładnie to wygląda. Otworzymy tutaj lukę. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. O to nam chodziło, żebyśmy tu mogli wkroczyć. Bardzo ładnie. Teraz tak, czy nam by się tu udało wyrzucić tą niemiecką jednostkę? Tylko to jest problem, bo w sumie jak zrobimy tutaj wyrwę... No i się Niemiec broni. Broni się zażarcie. No ale trudno, niech się broni. Spróbujemy go jeszcze raz wyrzucić. Tu nie zaatakujemy. Tym zaatakujemy. Jeszcze raz spróbujemy. I się broni. Kurde, zażarcie się broni. No trudno. Mamy na tyłach tutaj zgrupowanie pancerne. Ha. No nic, musimy wejść tą dywizją kawalerii. O, słuchajcie. Sforsować, utworzyć przyczółek? No myślę, że tak byłby najlepiej w sumie. Pchnijmy tutaj korpus pancerny. On może skoczyć tylko tu. Dobra, wzmocnimy to w sumie zgrupowanie. Zobaczymy, czy Niemiec będzie chciał też w sumie go nas tu udupić za przeproszeniem. Teraz tak, co mamy tu? Tu nas wyrzucił, ale my się będziemy bronić. Na tyłach mamy armię. Tu mamy armię. Tu się wycofał troszeczkę, czy nas wyrzucił? A, tu nas pewnie wyrzucił. Ale teraz to my jego tutaj skontratakujemy troszeczkę. Może się uda. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Chociaż kosztem dużych strat. No ale... Czy uda nam się tu wejść? Nie, nie uda się nam wejść. Ale spokojnie. Teraz tak. Ta niech idzie tu. A my robimy linię kolejową. Naprawiamy połączenie. Jest. Jest. Dobra. Czy możemy się jeszcze ruszyć? Tak, możemy o jedno pole się ruszyć. To ruszamy na północ. Będzie połączenie pomiędzy już południem. Dobrze, niech się, niech będzie. Teraz tak, tu mamy armię. O, proszę, jakby to ładnie wygląda, jakby to na linię wejść, że tak powiem. Zaatakujemy tą dywizję, bo ona mi tu bruździ. I się broni tym razem. Tym razem Niemiec i to jeszcze w sumie zadał nam duże straty. Tą dywizję damy Niemcom na tyły. Zaatakujemy to zgrupowanie. Spróbujemy mu teraz my wejść. W sumie tutaj. Bardzo ładnie. O to mi chodziło. Super. Bo to też daje nam duże możliwości w sumie w obronie. Nie wejdziemy, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo my tu mamy jednostkę, którą specjalnie zostawiłem. Spróbujmy teraz tutaj wejść. No, wojska niemieckie przygotujemy. Dziesiąta, czyli tak, 47 musi przeskoczyć tu. Gdzie jest dowództwo armii? O, dowództwo armii, proszę. Troszeczkę z daleka. Tu mamy. Zróbmy tak. Wpuścimy tutaj tę armię.
troszeczkę na tyły. Jak ona tu zabezpieczy front, jakby czasem Niemiec się chciał przerwać. Teraz tak, co mamy tutaj? Słuchajcie, mamy tutaj też jakieś zmęczone jednostki niemieckie. Zaatakujemy. Bardzo ładnie. No i większe straty Niemiec poniósł zdecydowanie. A to dla nas też dobra informacja, bo w sumie ta jednostka nie będzie mogła się liczyć. To pomalutku te jednostki niemieckie się będą wykruszały. A my będziemy tutaj sobie mogli później wymieniać troszeczkę te jednostki. 9000, 9000. Zróbmy tak. Zrobimy później korpus tego. Proszę bardzo. Tu na tyłach będziemy mieć armię. Przypiszmy to do 61. Mamy tylko 40, mamy 54 punkty administracyjne, to jest mało. Co tutaj się wydarzyło? No Niemiec nam tutaj wchodzi na tyły, że tak powiem, czy będzie chciał wejść. Ale my mamy tutaj taki strategiczny odwód, który cały czas Niemców blokuje. I bardzo dobrze. No w końcu potężne zgrupowanie. Tylko to zgrupowanie, że tak powiem, troszeczkę ponosi kary, bo jest innego frontu. To dowództwo tego frontu jest daleko, a nie mamy, że tak powiem, sił na to, żeby tu podziałać troszeczkę inaczej. Dobra. Jak to wygląda tutaj? Musimy wyciągnąć dowództwo. No to dowództwo tutaj mamy troszeczkę... Ta szósta armia jest troszeczkę tak w niekomfortowej sytuacji. Tu mamy 50. armię. Tu mamy lotnictwo. No i tutaj mamy to nasze zgrupowanie, które Niemiec próbował skontrować. Dobrze. Dajmy tak. Dobrze, dobrze, Marcinku, dziękuję za przypomnienie. Muszę przygotować tu obronę w sumie tego rejonu. Tu mamy którą? Trzecią gwardyjską armię? Trzecią gwardyjską armię tu mamy. Musimy ją tutaj przygotować do obrony. Kowel musi być broniony za wszelką cenę. Mamy dowództwo 26 armii, więc niech ona sobie tutaj na spokojnie. Kurde, no pasowałoby nam tutaj zaatakować tą niemiecką jednostkę. Wycofajmy ten korpus. Skrzydłowe uderzenie na tą niemiecką dywizję, osłabioną już. Proszę, jak pięknie. Czyli potrafią jednostki nasze już koordynować swoje uderzenia, że tak powiem ładnie, językiem sztabowym. Spróbujmy teraz uderzyć skrzydłowo na tą jednostkę. Ten pułk niemiecki. Niemiec tutaj dzieli te jednostki bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Cześć, Albert! O kurde, kurde. Nic się nie... Spokojnie, zawsze będziesz mógł zobaczyć, pooglądać, co się podziało. No, powiem ci, że no, akcja jest. Troszeczkę Niemcowi powybijaliśmy wojska, Niemiec kontratakuje. Ładnie się przegrupował, naprawdę pod wrażeniem byłem, jak się przegrupowywał. Teraz my się przygotowujemy tutaj do obrony, bo Niemiec pewnie będzie chciał nas tutaj zaatakować. Będziemy się bronić w rejonie Kowla. Trzecia gwardyjska przeszła do obrony. Teraz tak, musimy tu teraz podciągnąć, no właśnie, podciągnąć tą 26. Musimy to jakoś tak zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Ta dywizja, ta armia jest troszeczkę słaba. Kurde, zdałoby nam się tutaj, nie wiem, jakoś inaczej to rozegrać. Zróbmy tak. Ty pójdziesz tu. Będziesz osłaniać go od południa.
Zrobimy głęboko urzutowaną obronę. Cienką, bo cienką, ale to nie o to chodzi. Później sobie tutaj to wzmocnimy. Dobra, teraz tak. Ty wzmocnisz ten kierunek korpusem. Korpus kawalerii pójdzie tutaj, będziesz na tyłach. Teraz tak, tu mamy gwardyjska RM. Nie wiem, co to było RM, ale to spokojnie. Czy my możemy wykorzystać... Tak, mamy tu kawalerię, kawalerię i możemy uderzyć, czy nie uderzymy tym zgrupowaniem na tą włoską dywizję górską? Nie, bronią się. Dobrze, niech się bronią. Niech się bronią, spokojnie. Będziemy tutaj kombinować. Dywizja kawalerii, niech idzie też tu. Tu mamy dwie dywizje górskie, znaczy, gwardyjskie, przepraszam. Niech one na razie idą tutaj. Poszerzymy później, to przegrupujemy. Niech ta armia w ogóle tutaj przegrupuje się. Przejmie później obowiązek. A my teraz, to my się będziemy teraz tutaj ładnie bronić przed Niemcami. Więc nie ma problemu. Niech tu Niemiec kombinuje jak chce. Druga gwardyjska, bardzo ładnie. Pójdziesz tu. Teraz tak, to jest pierwsza gwardyjska armia, niech ona się troszeczkę ustawimy w obronie. Otóż to. Ona nam się tu ładnie zgrupuje. Proszę bardzo. Ej, źle, dobra, przepraszam, nie tak to miałem zrobić. Tu mam, to miałem chwycić. Dobra. Musimy troszeczkę lotnictwo podciągnąć, bo to lotnictwo zostało z tyłu. I możemy później pouzupełniamy troszeczkę. Musimy to lotnictwo troszeczkę naprawdę poprzemieszczać troszeczkę do przodu. Najlepiej na linii kolejowej, żeby było. Jest w dowództwie? Jest, dobra. Zobaczmy teraz tak. Co mamy tu? Mamy teraz tak. Drugą armię gwardyjską. I tu mamy jednostki z pierwszej armii gwardyjskiej. Kurde, ale tu mamy poprzemieszczane totalnie. Niemiec tu przerzucił jakąś jednostkę. Pierwsza brygada zmotoryzowana SS. Tu mamy brygadę. Tu mamy na tyłach. Dobra, na razie niech to zrobimy tak. Niech to będzie taki mobilny odwód. Podciągniemy tutaj troszeczkę, żeby osłonić tutaj dowództwa. I teraz tak, druga armia gwardyjska. Musimy ją jakąś obrócić, bo teraz tak, druga, pierwsza i pierwszą zostawiamy. Aha, tu mamy drugą. Dobra, niech ona już tam będzie. Tu mamy drugą i tu mamy 60. Niech 60, a tu mamy druga armia gwardyjska, i 60. To słuchajcie, jak my tu mamy takie jednostki, 60 i druga, to my zaatakujemy w sumie ten cypel dwoma korpusami. Nie ty. Dwoma ze wsparciem armii na to zgrupowanie tutaj. Tu Niemiec zostawił lukę. Ja wiem, że pewnie on będzie chciał... Aż myślałem, że ją rozbijemy. A myśmy ją nie rozbili. Ale wejdziemy na to pole. I sztab w Rawie Ruskiej pójdzie, że tak powiem, będzie miał problem. Potrzebuje rozbić tą dywizję węgierską. Może się uda. Nie udało się. Znowu się nie udało. Zróbmy teraz tak. Czy ja mogę tutaj tym korpusem uderzyć? Tak, ze wsparciem armii na tą niemiecką jednostkę. To byłoby fajna rzecz, słuchajcie. Jest, udało się. Dlaczego? Bo my byśmy za chwilkę mogli tu Niemcom odciąć drogę do tego wielkiego zgrupowania z zaopatrzeniem, więc byłaby szansa, duża szansa w sumie. Spróbujmy zaatakować to zgrupowanie tutaj ze wsparciem. Może się uda. Nie, tu się Niemiec broni.
to dość dobrze się broni. Ale słuchajcie, nie ma tego złego, co by nie wyszło dobrze, więc puszczamy tutaj naszą brygadę z 60. Armii. Mamy taki mały galimatias tutaj, ale spokojnie. Teraz tak, możemy wejść tu. Czekajcie, jeszcze byśmy może wykorzystali ten korpus. I zaatakowali to zgrupowanie. Dobrze, węgierska jednostka się wycofała. O kurde, no. Spróbujmy wyrzucić tą... Kurde, ta dywizja tutaj nam bruździ. Ze wsparciem jest. Udało się wyrzucić, ale dalej nie rozbiliśmy tej jednostki. Kurde, no, szkoda, no naprawdę szkoda. Myślałem o tym, że się może uda ją rozbić. No ale to nic. Słuchajcie, wchodzimy do Rawy. Będziemy starać się okrążyć to zgrupowanie w sumie. Chociaż też musimy mieć pamiętać o tym, że no... Że musimy pamiętać, że Niemiec to też ma siły. On to tak łatwo się nie podda. Dobra, tutaj zabezpieczymy skrzydło. Kurde, bruździ mi to zgrupowanie tutaj. Nie mam go jak wyrzucić. Mam tu brygadę pancerną, ale wolałbym ją zostawić w rezerwie. Mamy w odwodzie dwa korpusy z 40 armii. Ona troszeczkę rozproszona, ale podciągnijmy te jednostki. Mamy słabą brygadę pancerną z pierwszej, ale to jest w sumie resztki to są. To nie. Podciągnijmy to zgrupowanie 40 armii. Naprawdę podciągnijmy, bo może wykorzystamy. Zrolujemy to do góry. Może by się udało tu wejść na tyły. Niemiec będzie miał problem znowu się wycofywać. Albo polec. Kurde, no nie wiem, czy wykorzystać. Nie mam jak uderzyć tego zgrupowania. Nacierać na północ, nacierać... Spróbujmy uderzyć na to zgrupowanie, bez tej brygady. Może chociaż troszeczkę go osłabimy. Bardzo ładnie. O, super. Nie liczyłem na ten sukces. Powiem otwarcie, że nie liczyłem. Nie mam tam jednostek, które mógłbym wykorzystać do wsparcia. Wszystko jest zużyte, że tak powiem. Trzy w jednym. Jestem. Nie, tam gdzie mogę i atakuję, tam gdzie nie mogę. Będę się przegrupowywał i robił sobie przerwę. Tak na przykład na odcinku drugiej armii, trzeciej armii w rejonie Kowla. Tam przeszliśmy do obrony w sumie na tym występie, ale to nie znaczy, że nie możemy tam, gdzie Niemiec robi błędy, czy tam Niemiec, gdzie nie ma sił i otwiera nam drogę, trzeba to wykorzystać. W sumie naprawdę nie spodziewałem się tego, że nam tu zostawi taką lukę, ale nie mam czym jej zamknąć, słuchajcie. No nie mam czym zamknąć. Zrobimy tak, no co zrobimy? No nic więcej nie zrobimy. On, jak widzicie, cały czas wycofuje troszeczkę z tego z pasma z Kaukazu, z Karpat. Wycofuje jednostki. Tu by nam pasowało za wszelką cenę zniszczyć ten przyczółek. On tutaj zgromadził naprawdę potężne siły. Ale kurde, no czy my jesteśmy w stanie w ogóle to zrobić? W sumie tam też nie wierzyłem w sukces, ale może nam się poszczęści. Skrzydłowe uderzenie na to zgrupowanie. Z dwóch kierunków. Nie, bronią się. Zadali nam duże straty. No, takie czasem życie, no nic nie zrobimy. Tą dywizję wycofajmy, bo ona jest prawie już zużyta całkowicie. Dobra. Musimy przejść to pasmo Karpat, naprawdę musimy, bo te dywizje nasze, słuchajcie, to one już naprawdę bywały w lepszych stanach. No, pasowałoby nawet uchwycić ten przyczółek. Dobra, udało się. Tu zrobimy tak. Tu mamy przygotowane jednostki na tworzenie korpus. 51, a to jest rumuńska? Dobra, rumuńskie nie połączymy. Nie ma szans.
Wycofmy tą rumuńską. Tu mamy rumuńską, no. Trudno. Też ją wycofmy. Czy my tu mamy jakąś dywizję kawalerii? Tak, rumuńską, która się przeprawiła. Nic więcej. Mamy dwie. Mamy tutaj możliwość korpusu. 51, 51, 51. Spróbujmy. Nie dam rady. Wiem dlaczego. Piechota morska. W sumie mógłbym ją rozformować. Zasoby się przydadzą. Zniszczymy tą jednostkę. No, troszeczkę. Teraz tak, tu mamy dowództwo. Niemiec się wycofuje. Nie wiem za bardzo ma dokąd albo skąd. Cofie się. Tak, was też musimy wycofać, bo tutaj w ogóle mamy galimatia znowu. Tak. Ale słuchajcie, tu mamy tak. Z tego zrobimy korpus. Wycofajmy te jednostki. Bardzo dobrze. O właśnie, o to nam chodziło, słuchajcie. No i w sumie będzie teraz elegancko. Bo tutaj nam się sytuacja poprawiła. Czy ma z was mogę tutaj zamienić 46 na korpus? Też nie mogę. A rumuńska, dobra, to już wiem dlaczego i rumuńska. Muszę pamiętać, że mam te rumuńskie wojska, one mi trochę zamieszania tutaj sprawiają. Później się okazuje, że nie mogę ich wykorzystać. Nie mogę ich łączyć z sowieckimi jednostkami, czy z radzieckimi jednostkami. Tu mamy front RM. O, RM. RM. Tą RM wycofmy, bo ona mi się przyda. Cześć Nitrogen 99. Witaj bardzo serdecznie. Mamy dywizję rumuńską górską, ale wykorzystamy. Tutaj mamy też dwie dywizje nasze. Tu mamy naszą. Tak, to jest nasza. Będziemy się tutaj, na razie umacniamy. Tutaj wypakujemy z transportów kolejowych. W sumie mamy tutaj korpus plus dywizję. Tu zrobimy tak. Tu mamy na razie tak. Słuchajcie, czy jeszcze gdzieś możemy coś poprawić? Nie. Zobaczmy na jedną rzecz. Nie to. Dwie dywizja w 84 przyjdą dwie. Brygada plus dywizja piechoty. Ale jak widzicie, to są szkieletowe jednostki, które już nic nie wnoszą. Bardziej mnie interesują te konstrukcje bridge. Construction bridge, czyli brygady naprawcze. Bo to wtedy nam tutaj doda dość dużo sił. Zobaczmy jeszcze nasz potencjał. Jezu, nie ten, tylko ten. Tutaj mamy zasoby, jakie przychodzą. O, proszę, słuchajcie, zdobyliśmy pancer wzór 38, czyli czeski czołg. Zdobyliśmy i przekonwersowane, tak, konwersacja, przynajmniej zdobyty sprzęt, który zdobyliśmy, będzie wykorzystany przeciwko Niemcom. 6 armat 50 mm, 36 armat 105 mm, 1 armata 70 przeciwpancerna, 23 nasze armaty, w sumie F-22, bo to sowieckie, 63 czołgi, proszę, no pięknie, pięknie, słuchajcie, no naprawdę całkiem nieźle. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra. Słuchajcie, na dzisiaj zamkniemy tą turkę w sumie zapisem. Zobaczymy. 29.
Zapisz. A, tak jest. I zobaczmy, co Niemiec zrobi. Szczególnie ten rejon tutaj na północ od w sumie albo on nas, albo my jego, więc tutaj ciekawie to będzie wyglądało. Rzymirski? Rzymirski to dowódca był. Czekaj, Rzymierskiego. Rzymierski, tak, to dowódca. To nie pamiętam. Nie mogę skojarzyć jakiej formacji, ale to Armia Ludowa na wschodzie bodajże chyba. Ale głowy sobie nie dam uciąć, że tak powiem. Dobra, słuchajcie, czy możemy jeszcze gdzieś tu coś przypakować? Nie. Korpusów na razie nie zrobiliśmy. Tu mamy możliwość. 299. Tutaj mamy zrobiony korpus. Dobrze byłoby lotnictwo przerzucić tutaj, gdzie jest linia kolejowa. Już zrobiona, żeby nie dostawać, że tak powiem. Dobra, dowództwo frontu. Tu mamy połączenie przez Lidę. Podciągniemy to lotnictwo bliżej. Tu mamy dwie słabe dywizje, tu mamy też słabą dywizję. Musimy to wszystko później przegrupować. Niech się ta armia, w sumie 54, przemieszcza tam, gdzie mamy już zaopatrzenie. Bo to stanie w rejonie Mińska, gdzie nie ma linii kolejowej, to będzie problem. Armia dość mocna, ona już posiada w sumie 3 korpusy plus 2 dywizje. Nie będziemy zamieniać tutaj, chociaż mam tutaj dywizję słabą, mocną. Zobaczymy na razie. Niech one się przemieszczają razem. Mamy tu jakiś słaby korpus, ale to na razie niech on sobie, a może on tutaj się będzie uzupełniał. Dobra. Wy się, tak, wy to naprawiliście. Tutaj zamknęliśmy Niemcom. A czekajcie, a czy my jesteśmy w stanie wejść na tyły? Albo na skrzydło? Nie, nie wejdziemy mu na skrzydło. Nie jesteśmy też w stanie go na niego uderzyć, na te jednostki. Mamy co prawda tutaj świeże jednostki, ale i tutaj będę chciał, żeby się wykrwawiał. Niech się wykrwawia. To jest ciekawe. Jest jedyna linia kolejowa teraz. W sumie dwie linie kolejowe. Nie, no jedna. Bo tutaj jest nasza jednostka i odcina go. Czyli jednak ludowe wojsko, wojsko polskie. No zobaczymy, słuchajcie, dobra, zrobiliśmy, zamykamy, zrobimy otwarcie, zrobimy na następnym streamku, także zobaczymy, jak Niemiec, czym Niemiec będzie atakował. Troszeczkę go przypiłowałem, troszeczkę tutaj będzie miał problemów. Choćby tutaj w Estonii, ten front mu pęka, no, zobaczymy, czy pęknie do końca. Wszystko przed nami w sumie, zobaczymy. Tutaj w rejonie Rygi się broni uparcie, ale zostało nam 10, 20, 30, 40, 50 km do Bałtyku, żeby mu zrobić drugą Kurlandię. A tych sił będzie brakowało. W sumie jakby się udało jeszcze odciąć Windawę i Lipawę, to będzie bez zaopatrzenia to zgrupowanie, uzależnione tylko od zrzutów zaopatrzeniowych lotnictwa. No i tyle, no w sumie tutaj też ma problem, będzie musiał znowu przemeblować troszeczkę linię frontów, czy tam przegrupować wojska, tak zrobił w poprzedniej turze. Bardzo genialnie to zrobił, bo poczekał, aż podejdziemy i skontrował. Także wszystko przed nami, słuchajcie. Dziękuję Wam za dzisiejszego streamka. Bardzo, bardzo dziękuję, 2 godziny 19. Zapraszam Was oczywiście, Kamil, jestem w końcu, witaj. No witaj Kamilu, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i zapraszam do oglądania oczywiście już poza streamkiem, bo już będziemy kończyć. I jutro oczywiście też streamek, zapraszam Was w sumie może nawet na dwa, zobaczymy jak z czasem będzie. Póki co jutro będziemy grać w Rimworlda
I niespodzianka, bo chcę wam pokazać kampanię wrześniową w grze bardzo podobnej do tej gry, która się nazywa Art of War, czyli Zasady Wojny, gdzie scenariuszy jest bardzo wiele od w sumie początku XIX wieku, czy pod koniec XIX wieku, aż po współczesne konflikty, ale to już chciałbym wam pokazać kampanię wrześniową. Tam niestety dość dużo wojska, dużo żetonów, ale no, kampania wrześniowa zawsze możemy podziałać tak, żeby nie zakończyła się, jak się zakończyła. Ślicznie wam dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, hejka!